No, od rana razem z ubranym bufierem zapewniacie nam sporo emocji. No to jest najważniejsze. Podróż w końcu się startuje i jeździ, także się cieszymy, że jest jakaś jednak walka, a nie nuda. Ten odcinek Lubenia bardzo ci pasuje? No, znam go dość dobrze, bo już kilkakrotnie go przejeżdżałem, także dosyć komfortowo się podróżowało do łącznika szutrowego. Później mieliśmy tam trochę napędy zwariowały i jakieś drobne kłopoty się pojawiły, więc ta druga część już poszła znacznie gorzej. Myślę, że gdyby nie to czas byłby jeszcze lepszy. Także zadziwiająco dobry czas zrobiliśmy, bo nie spodziewaliśmy się nawet, że to tak dobrze wyjdzie. No i przywróciło nas to do walki, także na tym kolejnym odcinku niestety też są dwa szutrowe łączniki i to też pokonało nasze napędy, więc to generalnie dekoncentruje, więc trudno nam się jechało, ale cały czas różnica z 2,5 sekundy bodajże, więc na pewno jeszcze na tej pętli nie jesteśmy bez szans. Jeszcze są 3 odcinki, także będziemy się chyba starali jednak nie myśleć już o żadnej tam strategii, tylko spróbować jednak zawalczyć.